No, słuchajcie, sytuacja jest prosta. Wiadomo, że wszystko dzieje się z jakimś uprzedzeniem, i już jesteśmy na tym etapie we sporcie. Może nie, nie z niektórymi papierkami, ale że umawia się słownie z kimś, zanim się zacznie dany projekt. To już jest nieźle, bo na przykład, na przykład żeby zrobić coś, to trzeba trzy miesiące pracować w cieniu, żeby coś wyszło z cienia. To już jest ten etap, gdzie coś już jest planowane we sporcie. W związku z tym, trzy miesiące temu, ja sobie coś zaplanowałem. Ehm, oczywiście, co? nie wiedząc, no, że wrócę do Iluminar, tak? znaczy, razem z Iluminar to zaplanowaliśmy. Ehm, wtedy obraz sceny wyglądał inaczej, były inne założenia, ehm, skończyło się na tym, na czym się skończyło. Ehm, jestem trenerem, miałem nie być trenerem, ehm, miałem być takim ja head myślę, of esports. E powinieneś być niższym no, Menadżer w Premier League. A nie I... oglądam Premier League. Dobrze to podwierta. Nie, nie. nie mam czasu. <grym> <grym> I y, no, sytuacja jest, jaka jest, y, mamy, mamy sobie wyniki obecnie. Na treningach przede wszystkim, bo to jest dla mnie ważne. Na meczach różne rzeczy się dzieją, ale widać, że ta forma na treningach jest nieodpowiednia. No więc słuchajcie, no jak ja jestem za coś odpowiedzialny i dzieje się źle, no to rzucam wszystko i gaszę pożar. Tak, no. <grym> Tak jak wy się teraz tutaj, bo jest naprawdę gorąco. <grymne> <grymne> I rozumiecie, no sytuacja jest, jaka okay, jest, więc no, nie, nie, ma, nie ma możliwości, że ja, yy, w tym czasie, teraz, moich chłopaki trenują, ja jestem tu. To nie jest dobra sytuacja ani dla mnie, ani dla nich. Nie mogę od nich wymagać, a sam siedzieć tutaj i szczególnie, że no, jestem związany bezpośrednio z League of Legends i jestem w stanie im pomóc. Tym ja nie był w stanie im pomóc, to nie jest moja odpowiedzialność i mogę tu być. Tak? Ale ja wiem, że jestem w stanie im pomóc i dlatego to jest dla mnie odpowiedzialność w stosunku do mnie.